Chciałam Wam pokazać jedną z krewetek, która mieszka obecnie w akwarium z moimi Bebouty Stripes. Nie mówię oczywiście o tych maleństwach czerwonych, które tutaj są. To są po prostu redki. Mówię o tej zielonej na środku, która próbuje uciec. Próbuję ją troszeczkę zbliżyć. Widzicie, taka ślicznotka. To jest krewetka po zwykłych kundelkach, to znaczy po mieszance kolorystycznej, tak, którą od wielu pokoleń miałam w jednym z akwariów. Powychodziły z kilku podstawowych kolorów, powychodziły przeróżne inne, naprawdę ciekawe osobniki. Stopniowo zaczęły przechodzić całe pokolenia w kolory głównie beżowe i brązowe, ale również trochę takich perełek się pojawiało. No i teraz właśnie dwie takie odłowiłam, samiczki. Jedną tą, drugą pokażę Wam na drugim filmiku. To znaczy postaram się je jakoś dołączyć. Podobają mi się nawet nie tylko ze względu na to, że są zielone, ale ze względu na ten pas, który mają na grzbiecie. Wszystkie kundelki, które mam, które utrzymywałam w swoim akwarium, miały właśnie ten pas, na którym mi zależy. Samce oczywiście nie, samce bezbarwne. Natomiast widziałam również w akwarium jakiegoś samca, który był przeźroczysto zielonkawy i jego prawdopodobnie tutaj dołączę. Bo oczywiście ta krewetka nie połączy się z samcem Stripesa. Z tego co wiem, nie ma takiej możliwości. Chyba że się mylę, to mnie wyprowadźcie z błędu. W każdym razie do tej pory moja wiedza skupiła się na tym, że nie ma takiej możliwości. Sama jeszcze tego nie próbowałam, chociaż trzymam, jak widzicie, razem w akwarium. No i co? Do tej pory rzeczywiście zauważyłam, że, bo jest tu redka, tak, mamusia tych maleństw, które widzicie, chodzą tutaj po podłożu, więc ta redka rzeczywiście po wyrzuceniu tych maluchów nie nosi ponownie jajeczek. Chociaż widziałam, że fruwała, próbowała zwabić samce, ale w akwarium tu w tej chwili zostały tylko i wyłącznie samce, samce Stripesa i one no być może nawet pływały, ale najwyraźniej jej nie zapodniły, albo jeśli próbowały, to zrzuciła te jajeczka od razu. Tak czy inaczej nie nosi w tej chwili jajek. Ta zielona krewetka, i są tu właściwie jeszcze trzy zielone, jedna bardzo ładna, druga i dwie, którym się jeszcze nie jestem w stanie przyjrzeć dokładniej, bo przeniosłam je z dość ciemnego zbiornika i jeszcze nie wyszły, więc zobaczymy może je później w którymś innym filmiku. Te dostaną samca zielonego, zielonkawego właściwie, tak, do rozrodu, ale najpierw muszę je przenieść do innego akwarium, bo nie chcę z kolei, żeby zielony samiec zapłodnił czerwoną samicę, która tu jest, bo tu już chcę oddzielać kolory. Dla tych zielonych właściwie krewetek chciałabym postawić jeszcze jeden zbiornik oddzielny, ale jakoś na razie nie mogę się zebrać i kupić. Także powoli. Ale jak widać, samiczka mocno macha odnóżami, więc wydaje mi się, że przeszła niedawno wylinkę i chciałaby aktualnie zostać zapłodniona przez samca. Tylko że no właśnie, nie wiem jeszcze co zrobię, może go wrzucę. Widzę, że się zbliża jeszcze jedna krewetka. Właśnie widzę, za sekundkę Wam pokażę. W tej chwili jeszcze nie chcę ruszyć aparatem, żeby jej nie wystraszyć. Chwilka. Okej, tam. I to już nie jest zielona. Teraz już się jej mogę przejrzeć. Jest to jakaś samiczka brązowawa, tak? Beżowo,
beżowa właściwie. Co ja gadam, brązowa? Beżowa oczywiście. Ją zaraz wyłapię i przełożę z powrotem do akwarium z resztą kundelków, bo mocno odbiega od kolorystyki tej zielonej, którą chcę tu mieć. Także ok, czyli będą przynajmniej dwie, to już wiem. No i jestem jeszcze ciekawa tej jednej, która tu została, gdzieś się ukrywa, bo wydawało mi się, że jest również zielona, tylko bardzo ciemno zielona. Ale to się jeszcze okaże, bo oczywiście te krewetki mają to do siebie, że przy przeniesieniu w inne warunki, przy zmianie podłoża potrafią te odcienie również troszeczkę korygować, że tak powiem. Ta na przykład, którą w tej chwili widzicie, jak ją przekładałam ze zbiornika z jasnym podłożem na podłoże ciemne i do akwarium bez oświetlenia, takie maleńkie akwarium jakieś miałam, to ona była jaśniutko żółta. A teraz właśnie tak jak widzicie, zaczęła nabierać ciemniejszy pigment, żeby się może bardziej skryć, ukryć, upodobnić do podłoża. Nie wiem, w każdym razie wiem, że tak robią. Czasami potrafią, i stripsy mają taką właściwość, że potrafią zmieniać barwy z beżu, młoda samica, po ciemny brąz dorosła. A jeszcze później przechodzi w odcienie brąz z zielenią, z czymś tam jeszcze, bo miałam i takie kolorowe kiedyś, jak zajmowałam się stripesami. Także to jest coś ciekawego takiego jak te właśnie kundelki. No dobra, wiem, że tato tutaj nic ciekawego do pokazywania, więc już nie gderam, wrzucę wam jeszcze, dołączę filmik drugiej zielonej samicy, o której mówiłam, która tu jest w tym zbiorniku, a tą łapię, póki jest jeszcze na widoku. Także na razie.